W tym tygodniu miało nie być żadnego filmu na moim kanale, bo poczułam się bardzo źle. Miałam przez półtora tygodnia stany depresyjne po prostu. I dzisiaj o nich opowiem, bo to jest coś innego niż choroba, depresja, zdecydowanie coś innego, a jednocześnie coś innego niż taki zwyczajny smutek. Na początek podkreślę, że nie jestem psychoterapeutką. Jestem osobą w procesie psychoterapii i w tym wszystkim, o czym mówię, mam wsparcie psychoterapeutki. Jeżeli przeżywacie coś podobnego i tego wsparcia nie macie, to na pewno mój filmik nie wystarczy i chciałabym, żeby on był bardziej wskazówką, że naprawdę można sobie pomóc w takim stanie, aniżeli takim remedium, że a, obejrzę sobie filmik, na chwilę będzie lepiej i to wystarczy. Nie wystarczy. To przejdźmy do meritum. U mnie stany depresyjne pojawiają się od wielu lat. Kiedyś były bardzo częste, ale ponieważ nie diagnozowałam się, nigdy nie zdiagnozowano także u mnie choroby depresji. Nie wiem, czy kiedykolwiek jakby ją przeszłam i jakkolwiek się przez nią prześlizgnęłam dalej. Możliwe, nie wiem tego. W każdym bądź razie, kiedy poszłam na psychoterapię w 2015 roku, tak naprawdę z biegiem czasu trochę się te stany depresyjne mi pogłębiły, bo zaczęłam się dokopywać do różnych ich przyczyn i także zrozumiałam, że to są stany depresyjne i że normalnie, jakby zdrowy człowiek, szczęśliwy, zdrowy, szczęśliwy, cóż za ogólniki. Inaczej, człowiek w takim stanie dobrym, do którego fajnie, żebyśmy wszyscy dążyli i w ogóle żebyśmy osiągnęli ten stan, nie budzi się rano z przygnębieniem i ogólnie nie jest przygnębiony tak w większości swojego czasu. A ja tak miałam bardzo, bardzo długo, żeby nie powiedzieć, od kiedy pamiętam, że pogodny nastrój był u mnie bardziej wyjątkiem niż regułą. Przygnębienie, z którym od rana musiałam jakby kawą jedną, drugą, trzecią, czymś obejrzeniem czegoś, przeczytaniem, wyjściem, kontaktem, to były moje sposoby wygrzebywania się z tego przygnębienia. I czasem na przykład gdzieś koło godziny 15-16 rzeczywiście udawało mi się z niego wygrzebać, było fajnie, taka ulga po południu wieczorem, rano znowu przygnębienie. Oczywiście w różnych tam momentach życia różnie to wyglądało, różne było tego natężenie. Dzisiaj to się bardzo zmieniło i dzięki psychoterapii ja codziennie zazwyczaj budzę się w pozytywnym, takim pogodnym nastroju, po prostu z taką wolną, otwartą głową, ciekawą, co się dzisiaj wydarzy, pełną chęci jakiegoś jakichś takich fajnych, przyjemnych emocji. Ale jeszcze co kilka miesięcy, bo ostatnio jakieś pół roku temu, wcześniej rok temu i właśnie w tym minionym tygodniu jeszcze takie stany depresyjne mi się zdarzają. Teraz to było półtora tygodnia, pół roku temu, wydaje mi się, że też około tydzień, półtora tygodnia. Mogę to porównać do, tak mi się wydaje, mam nadzieję, że nie będzie to nadużycie, więc osoby, które borykają się z takimi problemami, mogą się wypowiedzieć w komentarzach albo, nie wiem, zaprotestować, ale z opowieści znajomych, jak słucham, to że jest to coś, co można porównać trochę do migren. Z tego, co wiem, migrenowcy właśnie przez kilka dni no totalnie nie są w stanie nic zrobić. Są jakby przez ten ból jakby głowy obezwładnieni, nie mogą patrzeć na światło jasne. Z drugiej strony ja to też jeszcze z mojego już doświadczenia mogę trochę porównać też do takiego przeziębienia przez tydzień właśnie, gdzie jestem, no nie do życia człowiek jest i ten zakatarzony, już kaszle, już po prostu fatalnie się czuję i dopiero po tych iluś tam dniach powoli zaczyna to odpuszczać, już z dnia na dzień coraz mniej, krople do nosa zaczynają działać. Te stany depresyjne są więc właśnie takim krótkim okresem czasu, że gdzieś się człowiek zaziębił. Ja myślę, że to zaziębienie możemy tutaj rozumieć jako nagromadzenie się po prostu różnych trudnych doświadczeń, wydarzeń, emocji, zmęczenia. Bo kiedy jestem bardzo, bardzo przemęczona i jedna, piąta, siódma rzecz jakaś bardzo trudna się wydarzy i zaskoczy mnie i tak dalej, no to wtedy rzeczywiście no, jestem narażona na stan depresyjny. Jak wygląda stan depresyjny u mnie? Po pierwsze, tak jak wspominałam, cholerne przygnębienie.
przygnębienie, tak po prostu ciemność. Nachodzi ciemność i ja nie jestem w stanie, nie wiem, nic wymyśleć, za bardzo kreatywnie pracować, w ogóle kreatywnie pracować, ale no nie śmieję się, nie uśmiecham tak jak teraz. Nie mam na nic chęci, czuję taką niechęć, obojętność do wszystkiego. Mam oczywiście poczucie jakiejś takiej pełnej, absolutnej porażki i niemocy i braku nadziei. I to nie jest taki, wiecie, wieczorny smuteczek, napiję się czekolady albo porozmawiam z przyjaciółką i rano będzie lepiej. Nie, nie, nie. To trwa przez wiele dni i naprawdę nawet mi się szczerze nie chce rozmawiać wtedy. Naprawdę ja nie rozmawiam wtedy, bo ja nie jestem w stanie rozmawiać. Ale oczywiście wiecie, że u was może być to trochę inaczej, to może przebiegać trochę inaczej. Wiecie. Jest to bardzo frustrujący stan, podczas którego mam świadomość, że moje samopoczucie dramatycznie zaniżone jest nieadekwatne do obiektywnej rzeczywistości. Bo oczywiście stany depresyjne mogą wynikać z jakiegoś strasznego wydarzenia, nie wiem, wymyślam teraz wypadku, śmierci czy choroby kogoś bliskiego z jakiejś obiektywnie bardzo ciężkiej sytuacji. Ale może także wynikać tak z powzoru bez przyczyny. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd. To na pewno moja wina, prawda? No moja wina, że ja nie potrafię sobie poradzić ze swoim życiem. Świadomość tej niemocy, tej często nieadekwatności nakręca jeszcze bardziej to złe samopoczucie. Jak sobie radzę podczas stanów depresyjnych? Radzę to jest bardzo optymistyczne słowo. Na pewno się nie staram sobie poradzić i nie wiem do końca, czy staram sobie radzić. Nie wiem, czy to powiedziałam po polsku. Staram się po prostu przetrwać. Oczywiście chodzę na psychoterapię raz w tygodniu, ale na przykład tak jak teraz. Mój stan depresyjny zaczął się zaraz po psychoterapii i skończył kilka godzin przed kolejną. Po pierwsze więc już się nauczyłam tego, żeby dawać sobie czas. Pogodzić się z tym, że ja prawdopodobnie teraz przez kilka dni, jak już wiem, że już mi się zaczyna stan depresyjny, bo już to cała ciemność w głowie i tak dalej, ja przez kilka dni za bardzo nic nie zrobię. Ja nie stworzę czegoś niesamowitego. Ja po prostu nie jestem w stanie teraz za bardzo ani myśleć, ani tworzyć, ani wielce działać. Ja się muszę pogodzić z tym, że w cudzysłowie oczywiście będę teraz marnować czas, bo muszę o siebie zadbać i muszę dać sobie ten czas, bo jeżeli ja go sobie teraz nie dam, to to będzie się przeciągało i to do mnie zaraz wróci. Oczywiście jestem w tej luksusowej sytuacji, że ja ten czas sama sobie mogę dać. Nie wiem, czy jest możliwość pójścia na przykład do psychiatry, poproszenia o L4 na kilka dni w pracy. Pewnie byłaby to rzecz, którą bym sprawdziła, gdybym potrzebowała L4 dla pracodawcy. Skupiam się też w tych dniach na takich bardzo małych rzeczach. Po pierwsze, żeby wstać. Nie jest to już najważniejsze, o której godzinie, ale żeby wstać po prostu. Wypić kawę, wypić tę kawę, zjeść śniadanie i jak czuję się na siłach, zrobić jedną małą rzecz. Odpisać na jednego najmniej wymagającego maila. Zrobić zdjęcie. Właśnie teraz przez te kilka dni, wiecie, w jeden dzień wzięłam aparat i próbowałam sobie robić jakieś przebitki, takie do niczego, w żadnym celu. Teraz się okazuje, że je wrzucę sobie w ten film, ale jakby to nie są przebitki, które były robione, że o, wykorzystam je do czegoś. Nie, po prostu, żeby coś zrobić, takiego zupełnie innego. Bardzo ważną rzeczą w tych dniach, dla mnie przynajmniej, jest bycie poza mediami społecznościowymi. Scrollowanie mediów społecznościowych w czasie stanu depresyjnego to jest w ogóle wbicie gwoździa do trumny. Ja w tym czasie oglądam głupie seriale, zaczęłam Seks w Wielkim Mieście na przykład oglądać. Gram na komputerze, robię bardzo niewymagające rzeczy. Tak jakbym miała właśnie L4, bo dla mnie to jest po prostu takie L4 na zdrowie psychiczne. Na koniec oczywiście bardzo ważne jest także zrozumienie od bliskich osób, czy osób, z którymi mieszkamy. Mam również tutaj ogromny luksus i szczęście, że osoba, z którą mieszkam, daje mi wtedy jakby przestrzeń, też trochę się tak zaopiekuje mną, no tak jakbym
była chora, czy tak jak jesteśmy chorzy. I mój mąż rozumie też to i tu mi zrobi coś do jedzenia, zapyta, co może dla mnie zrobić, ale też wie, że potrzebuję wtedy być sama ze sobą, bo potrzebuję, bo akurat ja tak mam. Co nie pomaga podczas stanów depresyjnych? Życie i świat nie pomagają, ale nie pomagają także, tak jak powiedziałam, scrollowanie mediów społecznościowych, oskarżanie się o to, że jaka ja jestem do kitu, bo nie wiem, nie robię teraz jakichś niesamowitych rzeczy, no bo kultura nasza właśnie nam mówi, że my w każdej chwili swojego życia musimy robić niesamowite rzeczy w ogóle. Brak wsparcia, zrozumienia. A już tym bardziej oskarżanie, czy jakieś wzbudzanie poczucia winy przez osoby w naszym otoczeniu, w naszym kierunku. To w ogóle musi być okropne. No i na koniec mi bardzo przeszkadza syndrom oszusta. Mam zawsze w sobie lęk, że jeżeli ja powiem komuś, że nie jestem w stanie czegoś zrobić, bo mam stany depresyjne, to ta osoba pomyśli, że ja ją okłamuję, że ja oszukuję, że ja po prostu, nie wiem, jestem leniwa, albo nie chce mi się, albo to jest, że to jest taka wymówka. Zawsze się tego bardzo boję. Oczywiście, no pierwsza rzecz, nie muszę nikomu mówić, że mam stany depresyjne i dlatego czegoś nie zrobię. Mogę po prostu, też kolejna rzecz, mam taki luksus w moim życiu, że mogę czegoś po prostu nie zrobić i odmówić, nie muszę się specjalnie tłumaczyć. Ale niezależnie od tego, samo to poczucie wwiercające się w głowę jest po prostu bardzo obciążające, więc robię też tę pracę, nawet nagrywając ten film, czy czytając na ten temat, rozmawiając z ludźmi na ten temat, żeby uświadamiać sobie i przypominać cały czas, że to, że stany depresyjne to jest jakby obiektywny, zdrowotny, zły stan, w którym ja mam o siebie zadbać, a nie czyjkolwiek wymysł, fantazja. I w zrozumieniu tego i w przestaniu właśnie się oskarżać i wzbudzać w sobie poczucie winy i uważać siebie za oszustkę, pomogła mi psychoterapia. Bo to na psychoterapii dowiedziałam się, że to są stany depresyjne, że to jest coś, czego doświadcza wiele osób, że można sobie pomóc, że po pierwsze psychoterapia w tym pomaga i że nie muszę sobie sama z tym radzić, cokolwiek by to znaczyło. Przy stanach depresyjnych najważniejsze jest nie bagatelizowanie ich, moim zdaniem, i nie ignorowanie ich. Jeżeli po wysłuchaniu tego macie wrażenie, że także tego doświadczacie, a nie jesteście na psychoterapii i nigdy na to w ten sposób nie patrzyliście, to może jest to jakiś sygnał, że warto by skontaktować się ze specjalistą i sobie pomóc lepiej, fajniej, dużo bardziej komfortowo żyć. Ja teraz już zbieram tego owoce, bo te stany depresyjne są coraz krótsze, coraz rzadsze, a ten czas pomiędzy, kiedy czuję się pogodnie, komfortowo, fajnie, pozytywnie, jest absolutnie większością mojego życia. I jest to tak cudowne uczucie i wtedy dopiero jestem w stanie fajnie pracować, wszystko robić, żyć, uczyć się tak naprawdę życia pełnią, bo nareszcie to przygnębienie mnie nie ogranicza i nie wiąże. Słyszeliście w ogóle kiedyś o takim pojęciu i czy także myliło wam się na przykład z chorobą, depresją albo z takim zwykłym wieczornym smutkiem, który rano znika? A może także macie stany depresyjne? Jak w ogóle funkcjonujecie w ich czasie? Co wam pomaga? Dajcie znać w komentarzach. Widzimy się w przyszłym tygodniu, do zobaczenia, no i zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału oraz do zaobserwowania mnie na Instagramie, gdzie też jest to fajne, że mogę się podzielić takimi doświadczeniami i przez to no, trochę normalizować i uspokajać te osoby, które borykają się z podobnymi problemami, a myślą, że są same i że nikt tak nie ma i że w ogóle nie ma nadziei. Cześć!